Lechia pokonała u siebie Legię 2 do 1 i było to pierwsze zwycięstwo od 5 kolejek Lechitów, którzy przez 457 minut nie byli w stanie strzelić bramki. Ze mną jest Tomasz Osowski, dziennikarz Gazety Wyborczej w Trójmieście. Powiedz, Tomku, co takiego zmienił trener Kafarski w te 48 godzin, że Lechia zagrała tak diametralnie inaczej niż w tym tak wysoko przegranym spotkaniu z Legią w Pucharze Polski? No właśnie, pewnie to pozostanie słodką tajemnicą trenera Kafarskiego, który w czwartek, równo 48 godzin przed meczem z Legią, zwołał taką specjalną konferencję prasową dla dziennikarzy, na której poinformował, że do odwołania zamyka dla osób postronnych, no miał tu przede wszystkim na myśli dziennikarzy, wszystkie treningi. Powiedział nawet, że być może na zawsze. Tak dosyć ostro. W ogóle to spotkanie z dziennikarzami no, przebiegało w takiej mocno nerwowej i napiętej atmosferze. I jedni i drudzy, czyli dziennikarze i trener no, powyrzucali sobie różne wątpliwości, które narastały w ostatnich dniach. Trener Kafarski miał pretensje do nas, dziennikarzy, że przychodząc na treningi zdradzamy tajniki jego taktyki na następne mecze, że od kilku tygodni w trójmiejskiej prasie nie przeczytał ani jednego dobrego słowa o grze zespołu Lechii, no ale de facto nie mógł przeczytać dobrego słowa o grze zespołu Lechii, bo Lechia od 5 meczów nie strzeliła bramki, licząc i mecze ligowe, i mecze pucharowe. No i rzeczywiście po tej ładnie i skutecznie grającej Lechii w rundzie jesiennej zostało tylko wspomnienie. Więc co działo się przez te 48 godzin między tą czwartkową konferencją prasową a meczem z Legią, pewnie nigdy się nie dowiemy, aczkolwiek no, można gdybać, że tutaj nic wielkiego trener Kafarski pod względem sportowym zmienić nie mógł. Miał do dyspozycji dokładnie tych samych piłkarzy, dokładnie tak samo przygotowanych do sezonu. Więc no, na pewno sfera psychologiczna miała tu ogromne znaczenie i rzeczywiście tak walczących, tak zdeterminowanych piłkarzy Lechii jak w spotkaniu z Legią no, jeszcze na wiosnę nie widzieliśmy. I to chyba głównie ta sfera psychologiczna zadecydowała, chociaż już w drugiej połowie, te 20-25 minut drugiej połowy, no to już pod względem piłkarskim również była taka Lechia, jaką widzieliśmy ją w rundzie jesiennej. No i to na tle, no też nie ukrywajmy, słabo grającej Legii dało te jakże ważne dla Lechii 3 punkty, niesamowicie ważne pod względem przede wszystkim psychologicznym. W ogóle ten mecz miał niesamowity ciężar gatunkowy, psychologiczny, również dla trenera Kafarskiego, który w piątkowy wieczór przeżył rodzinną tragedię, zmarła mu matka na konferencji prasowej po meczu bardzo, bardzo emocjonalnie o tym opowiadał, że to jest również dla niej dedykowane to zwycięstwo. Także no naprawdę dla piłkarzy Lechii, dla trenera Kafarskiego wielki szacunek, tym bardziej, że w 8 minucie stracili no, pechową, głupią bramkę po samobójczym strzale Krzysztofa Bąka. Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, jakie towarzyszyły temu spotkaniu przed meczem, w jego trakcie, to, co zrobili lechiści w tym meczu i to, że wygrali ten mecz, to naprawdę wielki szacunek dla całego zespołu. Lechia nie była w stanie strzelić bramki przez 457 minut. Powiedz, dlaczego? Co głównie szwankowało w drużynie lechitów? Dlaczego bez gola? No na to złożyło się wiele czynników. No przede wszystkim Lechia zatraciła gdzieś ten swój styl z rundy jesiennej, którym zaskakiwała rywali. Również no, bierze to się z tego, że po prostu polskie drużyny ligowe już wiedzą, jak ta Lechia gra, została ta Lechia jakby przeczytana taktycznie przez rywali. No trener Kafarski też to chyba zauważył, dzisiaj troszeczkę zmodyfikował taktykę swojego zespołu. Traore operował bardziej w środku pola, nie schodził tak często do skrzydła jak w poprzednich meczach. Był bliżej środkowego napastnika, to szczególnie po wejściu Bedi Biwala zaowocowało kilkoma bardzo dobrymi akcjami. Więc no, ta Lechia nie prezentowała do tej pory w rundzie wiosennej takiej gry jak jesienią. Również chyba troszkę szwankowało przygotowanie fizyczne, bo Lechia na tle
swoich rywali, czy to Śląska, Wrocław, czy to Krakowi, czy nawet Legii w poprzednich meczach, no wyglądała rzeczywiście słabo fizycznie. No dzisiaj jakby ta ambicja, determinacja to wszystko przykryła i po tych dokładnie 480 minutach, bo Traore zdobył bramkę w 23 minucie, czyli 480 minut niemocy strzeleckiej udało się zdobyć gola. No i teraz na pewno już zupełnie inaczej piłkarze Lechii podejdą do chyba jeszcze ważniejszego meczu w przyszły weekend, derby z Arką w Gdyni. Wiadomo, jak ważny to jest mecz dla kibiców, dla piłkarzy i po takim no, zastrzyku optymizmu, jaki dał ten mecz z Legią, na pewno zupełnie inaczej podejdą piłkarze Lechii do tego spotkania.